Witam serdecznie w drugim odcinku Kariery Górnika za FIFA 16. Od razu przechodzę do transferów. Oczywiście nie mogę robić transferów gotówkowych, ale mogę robić bezgotówkowe transfery. Także w tym okienku kupię, czyli zakontaktuję zawodników z wolnej rynki po prostu, które muszę właśnie wyszukuję sobie tutaj na początek jakiegoś napastnika. Bo tam muszę wzmocnić tą pozycję konkretnym zawodnikiem. Jest tutaj wielu zawodników, o Adasz Kim, ale on ma 30 lat, także ja go już nie będę kontaktował. A w miarę taki zawodnik, który by tutaj przyszedł za w miarę logiczne pieniądze też. Ale tego Czecha. Czecha, na razie mam tutaj opatrzonego. Sancerz ma takie statystyki dosyć średnie. Może następnie Skalnik. On jest młody, ma 23 lata. Ja bym go zakontaktował, bo jeszcze mógłbym go sprzedać nawet. Z Rzymrzewskim, jakby się w tym sezonie dobrze wypromował, strzelał tych bramek, także jego warto zakontaktować. Może się już nawet rozwinie. Następnie pozycja obrońca by się przydał. Środkowy. Środkowy obrońca, jeszcze potem na boki bym musiał, ale na razie środkowego obrońcę poszukam. Iwanow, Bułgar. Jeszcze tacy zawodnicy z krajów egzotycznych i nie będę raczej ich kontaktował, bo oni się tu nie sprawdzą. Tego musiał Rumuna wziąć albo tego Bułgara. Aleksandro, właśnie 9 lat. No, z nim podpiszę kontakt. Płacę troszeczkę przekroczę, ale tam zawsze mogę zrobić korektę. W ustawieniach budżetu, ale tu się nie boję. No i to by było na tyle z transferów. Jak na razie muszę przejść teraz do właśnie tego budżetu. Zmniejszymy go, zwiększymy płace, żeby to się wyrównało. Dokładnie tak. 14 na 83. I mamy mecz z Lechem. Kolejna, długa kolejka tej ekstraklasy. Rzut wolny. Niestety nieudana centra. Górnik na razie próbuje strzelić pierwszego gola. Lech umiejętnie zbija ataki Zabrzan. I sam tutaj kontratakuje. Jest to bardzo trudny mecz, druga kolejka i od razu z mistrzem Polski. Tutaj Urynowicz do Madeja. Madej uderza, a jednak złe uderzenie, bramkarz to wybronił. Jest ta minuta gry. Mogło być 1-0, a jednak tutaj Madej zbyt słabo uderzył po prostu na wyciągnięcie ręki dla bramkarza. I rzut rożny, przejęcie piłki, dośrodkowanie. Uj, minęli się tutaj napastnicy Górnika z piłką i nie ma nawet strzału. Jest druga połowa gry, wciąż 0-0.
naprawdę będzie tutaj wielki sukces, jak górnik to wygra. Środkowanie, Korzym uderzył, a i znowu bramkarz na wysokości zadania stanął. Znowu to obronił, ale też naszczelony tym bramkarz został, nie było to zbyt trudne do obrony. Kolejny rzut rożny. Może trener się uda. Środkowanie, a bramkarz wybija spokojnie. Przejmujemy piłkę. Grendel. Naśrodkuje. Ajajaj, bramka znowu. Nie, szkoda. No, ale więcej nie szło wyciągnąć z tego podania. Uderzył. No i jednak bramkarz spokojnie to wybił. Końcówka tego meczu. Niewiele czasu zostało. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Łukasz Madej. Może teraz. Nie ma spalonego. Podaj do Korzyma. I znowu bramkarz. Kurde, paradę zrobił. Nie no. Nie ma o czym gadać. Teraz Lech. Atakuje Lech. Ojojoj, to tutaj miałem szczęście, bo to mogła być bramka dla Lecha. A jednak udało się to jakoś zażegnać. Piłka była naszczelona jeszcze. Nie tylko szatą odbiła się od zawodnika Lecha i nie ma bramki. Na tarciu Górnik, strata, niedobrze, mamy stratę. To wie, czy Lech, mając lepszych zawodników, więcej sił, to nie zadecyduje. Strzał, mocno, dobrze, tutaj bramkarz wyczekał. Wybił tu na róg. Dośrodkowanie, ojojoj, wybijamy, je. Dobrze, to wybronił to. Bo już mogła być 1-0. Niebezpiecznie Lech teraz właśnie przyjął inicjatywę i próbuje tutaj swojego gola wstrzelić. Może jakaś kontra, teraz Górnik. Korzym jeszcze broni, znowu bramkarz. No niech to, kurde. Dzisiaj chyba nie jest tutaj mi dane strzelić bramkę, no. Jakby tak jeszcze troszeczkę bardziej w bok. Już doliczony czas gry. 0-0, podział punktów tutaj na Lechu. Miałem swoje sytuacje, Lech miał swoje sytuacje, no ale jakbym tak był bardziej skuteczny, to bym 2 albo 3-2 wygrał spokojnie tutaj, no ale jest 0-0. Podział punktów. Teraz mamy drugi mecz z Legią, więc dwa trudne mecze rzędu. Dobrze, ten kalendarz jest ułożony. Tutaj Nikolicz. Dobrana piłka. Mam już tego zawodnika nowego, napastnika z Czech i Bułgara. Mam w obronie. Udało mi się ich zakontaktować, także... Już mam dwa wzmocnienia, no jeszcze będę szukał boków obrony, ale to już w następnym okienku czy odcinku, bo tutaj jeszcze transfery mogę dokonać. Ale mamy akcję, Korzym nie ma faulu, dośrodkowanie jednak tutaj wybijają legioniści. Teraz tutaj Legia, Kucharczyk, niedobrze. Podanie i bramka, Masłowski, 1-0. Dla Legii Warszawa. Niepilnowany Kucharczyk podał do Maszowskiego, no i ten z impetem uderzył nie do obrony. Bramkarz tu był bez szans. Kolejna akcja, Górnik.
Korzy i bardzo szybko doprowadzamy do wyrównania w tym spotkaniu. Niesamowita akcja Górnika Zabrze. Nie było tym razem spalonego i Korzym wreszcie pokazał, że jest snajperem. Uderzył mocno, precyzyjnie. I Kuciak tutaj musi piłkę wysiągać z siatki. Zaczekowanie. Nie było spalonego. Kuciak wyszedł, no i klasowy strzał. Jeszcze piłka odbiła się od poprzeczki. Tutaj kolejny raz i Legia obejmuje już prowadzenie. Niestety. Szybka kontra. I tutaj bramkarz, no, jakby był lepiej ustawiony. Kowalczyk strzelił gola na 2-1. Teraz mamy akcję Górnika. Nowy napastnik Skalar. Uderzył. Przejmujemy. I mamy 2-2. Górnik doprowadza do wyrównania. Komity Rajd, Czecha. Uderzył. Kuciak wypluł piłkę. Doszedł do tego napastnik Górnika. I uderzył mocno i mamy remis. To za emocje w Zabrzu. Nie dajmy za wygraną, ale znowu Duda, Legia atakuje. Duda podaje Plijowicz i niestety niepilnowany Plijowicz, nie było spalonego. Górnik się odkrył i mamy tego efekty. Trzecia bramka. Znowu trzeba gonić wynik. Naprawdę szkoda, że w tym meczu już dwie bramki strzeliłem, aż trzy straciłem. Tutaj obrona Górnika znowu co spała, bramkarz nie wybronił, nie miał szans. I niestety mecz przegrywamy 3-2, ale naprawdę był dużo emocji, dużo lepiej niż na Poznaniu, ale tutaj w ogóle punktów nie mamy. No ale mamy te najgorsze mecze już za sobą. Ta będzie już tylko z Górki. Bo mecz z Lechem i z Legią akurat to były najtrudniejsze mecze w tej rundzie. No mamy mecz z Wisłą, no ale już to będzie łatwiejszy mecz. To będzie już dużo łatwiejszy mecz. Zobaczymy wiadomości. Mamy tutaj pracę skautów w Szwecji. Bardzo fajnych zawodników mam tutaj selekcji. Mamy konferencję prasową, sprowokujemy Wiślaków. No i będę kończył ten drugi odcinek, także wpiszcie komentarz swoje opinie na temat tego odcinka. Trzeci odcinek będzie też może dwa mecze. Na razie, cześć.